Centrum Kultury Park Dzieje z murowanej gośliny przygotuje widowisko historyczne o początkach państwa polskiego z uwzględnieniem koronacji królewskich, które miały miejsce w Gnieźnie w 1025 roku. Umowa na stworzenie scenariusza widowiska plenerowego, które zostanie wystawione za rok na placu Świętego Wojciecha, została właśnie podpisana w Urzędzie Miejskim. Przygotowania trwają cały czas. Do tej pory to były prace koncepcyjne, natomiast pomału zaczynamy kolejne kroki wykonywać ku temu, aby jak najwięcej wydarzeń ogólnopolskich także miało miejsce w Gnieźnie w przyszłym roku przy okazji tysiąclecia koronacji królewskich. I jednym z takich wydarzeń w miesiącu sierpniu, w pierwszy i drugi weekend miesiąca sierpnia, będzie widowisko plenerowe, które tutaj będzie przedstawiało historię Polski od czasów Lecha aż do czasów koronacji pierwszych królów, czyli w wypadku Bolesława Chrobrego i później Mieszka Lamberta na królów Polski. Dzisiaj byliśmy świadkami podpisania umowy z Stowarzyszeniem Park Dzieje z Murowanej Gośliny, który co roku takie organizuje przedstawienia pod hasłem Ogień i Krzyż właśnie na miejscu u siebie w Murowanej Goślinie, stąd też mając na uwadze doświadczenie tego partnera i to, że jest gwarantem tego, że to wydarzenie będzie miało odpowiednią oprawę, zarówno historyczną, jak i światło dźwiękową, medialną, to tutaj właśnie z tym partnerem postanowiliśmy pójść wspólnie i żeby oni przygotowali dla nas właśnie scenariusz tego wydarzenia. Partnerem czy mecenasem tego jest też Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które też tutaj będzie finansować właśnie koszty tego scenariusza, też w kontekście swojej rocznicy jubileuszu 50-lecia istnienia tego przedsiębiorstwa. Ta umowa opiewa na cztery najważniejsze punkty, ponieważ jest to umowa koncepcyjna. Pierwszy etap koncepcyjny, powstanie scenariusz, na jego podstawie powstanie scenariusz sytuacyjny, który będzie opisywał tak naprawdę sekunda po sekundzie widowisko, co, jaki aktor będzie robił, jaka ma być muzyka, jakie mają być światła w danej scenie. Powstaną też wytyczne dla wszystkich ekip realizujących to widowisko i pierwsze rekwizyty i kostiumy. Koncepcja scenariusza wstępnie już została wybrana przez Komitet Organizacyjny Obchodów. Ona będzie oparta na przedmiotach, kształt tak naprawdę widowiska będzie oparty na przedmiotach związanych z tymi wydarzeniami historycznymi, które istnieją w świadomości zbiorowej, a może chcielibyśmy, żeby też zaistniały, jeśli tak nie jest. Dużo ikonografii będziemy wykorzystywać średniowiecznej. Na pewno widowisko zacznie się od czasów legendarnych, ponieważ są to widowiskowe sceny, zabawne, te, które widzowie bardzo lubią. Trzon scenariusza to oczywiście Mieszko I i Bolesław Chrobry. Nie wiemy jeszcze, kiedy zakończymy, w którym punkcie historii zakończymy naszą opowieść. Są tak naprawdę dwie koncepcje. Może zakończymy na Przemyśle I, a może pokażemy wszystkie koronacje, które odbywały się w Gnieźnie, także rozmowy jeszcze trwają. Siłą naszych widowisk są wolontariusze. Poszukujemy 200 wolontariuszy. Mamy nadzieję, że to będą mieszkańcy Gniezna i okolic. Mamy nadzieję, że Bolesława Chrobrego zagra mieszkaniec Gniezna. No, szukamy. Myślę, że rekrutacja będzie odbywała się na początku przyszłego roku. Na zaproszenie Urzędu Miasta właśnie pana prezydenta Michała Powołowskiego podjęliśmy taką decyzję, żeby zaangażować się w ten projekt. No, przede wszystkim dlatego, że my w przyszłym roku też obchodzimy rocznicę, co prawda nie tysięczną, 50, ale myślę, że to i tak jest zacna, okrągła rocznica i warto podkreślić swoją obecność na terenie miasta Gniezna, społecznie, odpowiedzialnie włączyć się w ten projekt i myślę, że jest to projekt, który nie tylko zareklamuje PEC dodatkowo wśród mieszkańców, bo myślę, że jest to znana firma, ale biorąc pod uwagę naszą transformację, nasze zazielenienie ciepła, które cały czas prowadzimy, myślę, że warto w takich okolicznościach i przy takiej okazji też podkreślić. Chciałbym jeszcze jedną rzecz ważną powiedzieć, bo to też może intrygować czy interesować Państwa czytelników, słuchaczy i widzów.
przede wszystkim kosztowo, bo zawsze są jakieś koszty, które są ponoszone w związku z byciem mecenasem takiego projektu. Realizujemy to z oszczędności. W zeszłym roku dość duże oszczędności poczyniliśmy właśnie przez to, że nie umarzaliśmy uprawnień do emisji, zaoszczędziliśmy troszkę środków finansowych, zamieniliśmy, jak Państwo wiecie, miał na zielone. To rzeczywiście pozwoliło nam wygenerować jakieś środki, które w jakiejś drobnej części chcemy właśnie zaangażować w ten projekt. Projekt w fazie wstępnej jego przygotowywania będzie kosztował 130 tysięcy złotych, które wyłożyło przedsiębiorstwo energetyki cieplnej.